Siemka, jest poniedziałek. Wczoraj była dla nas bardzo długa niedziela i chciałbym powiedzieć, że witamy się z Wami ze słonecznej Chorwacji, ale Chorwacja wygląda dzisiaj dla nas tak. A niedziela była dla nas długa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że zmieniliśmy strefę czasową, bo przejechaliśmy z Sofii do Zagrzebia. No i tym samym nasz dzień trwał 24 godziny, bo jest godzina przesunięcia. A drugi powód jest taki, że spędziliśmy w samochodzie jakieś 12 godzin, z czego właściwie 4 stojąc na kolejkach na granicy serbskiej, bo dwa razy musieliśmy Serbię, granicę serbską zaliczyć. No i niestety te kolejki w niedzielę były dość spore, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że na granicach Serbii można utknąć na dużo, dużo dłużej. Zresztą samemu mi się to kiedyś zdarzyło. W Serbii się nie zatrzymywaliśmy niestety na długo, no z powodu tego, że tam obecnie wymagany jest test. Oni nie akceptują szczepień unijnych, ten test tylko za 5 stów. No i ogólnie też mamy powód, dla którego jesteśmy w Chorwacji. Więc nie przedłużając, zmieniliśmy kraj, a znowu jesteśmy w stolicy i znowu jesteśmy w państwie, w którym płaci się zwierzętami. W Bułgarii lewem albo lwem, a tutaj kuną. Grywem natomiast jest miejsce, w którym mieszkamy, na takim osiedlu domków jednorodzinnych. Tu co prawda, gdyby było słonecznie, można by sobie leżeć na leżaczkach. Tak wygląda nasz domek z zewnątrz. No, kurczę, piękna sprawa. Tu mamy jeden stoliczek na kawkowanie i siedzenie. Tu drugi do pracy. Tam u góry wynajmuje sobie mieszkanie ktoś inny. Jest kuchnia, wyposażona lepiej niż nasza w Krakowie. Witam w mojej kuchni. Salon. Mamy jedną sypialnię i tu jeszcze jest druga, nam co prawda niczego nie potrzebna, ale ogólnie jest. Jest jeszcze schowek nawet z taką, wiecie, automatyczną suszarką na pranie, których ja akurat specjalnie nie lubię, ale jest. No i łazienka, ona chyba jest tutaj w porządku, po prostu w porządku. No i tak właśnie sobie w tym tygodniu będziemy mieszkali właśnie w Zagrzebiu. No i zaraz się zbieramy i idziemy do miasta. No czuć, że zmieniliśmy trochę klimat. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem na sobie tą kurtkę. Wydaje mi się, że w Słowacji, jak jechaliśmy do Koszyc, jakieś 2 miesiące temu prawie, albo jeszcze wcześniej. Bo długie spodnie chyba zaraz ubrałem w Cluj, ale tak poza tym to nie kojarzę. Także czuć taki zapach ostatnich dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Ale mamy nadzieję, że w sobotę się to zmieni. A dlaczego, to już zobaczycie później. Idziemy sobie w stronę miasta koło parku, który wygląda na mapie, że jest największym parkiem w Zagrzebiu. Więc są jakieś takie parujące miejsca. W sensie to jest po prostu gorąca woda, bo jak się tu stanie, to jest nawet ciepłe. Także może to są jakieś źródła termalne? Ciężko mi powiedzieć, nie wiem. Z przyjemnością doczytam i Wam o tym opowiem. Tuż koło parku Maksimir, koło którego przechodziliśmy, jest stadion Maksimir, czyli stadion Dynama Zagrzeb, ale nie będę Was teraz przynudzał na jego temat, dlatego że jak wszystko pójdzie zgodnie z naszym planem, to w środę uda nam się pójść na rewanżowy mecz z czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, właśnie Dynama z Szerifem Tiraspol. Także wtedy o samej piłce w Chorwacji będzie trochę więcej. Ulica Wlaska, którą sobie właśnie idziemy, czyli ta tutaj, ona tak się ciągnie i ciągnie spod tego stadionu Dynama, wydaje mi się, że nawet dużo wcześniej się zaczyna. No i idzie sobie prosto do centrum. To jest taka długa, prosta ulica, przez którą jeździ sobie tramwaj i wokół której są przeróżne sklepy, kawiarnie, restauracje, punkty usługowe i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie troszkę mi przypomina taką Królewską w Krakowie. No, nawet dość mi powiedział, że podobnie. No może tutaj zabudowa jest troszkę mniej okazała, ale poza tym funkcja myślę, że ta sama. Doszliśmy sobie na stary główny deptak w mieście. I tu jest takie centrum handlowe, które trochę wygląda, jakby ktoś zrobił zdjęcie budynku i przepuścił je przez filtr, taki wiecie, rysunek ołówkowy albo coś w ten deseń. W sensie to się wydaje takie aż nieprawdziwe. Dotarliśmy sobie do centrum starego miasta. To jest fontanna, katedra za nami, mury, które bronią nas. No i zaczynają się już klasyczne turystyczne knajpy, kawiarnie, stoiska z pamiątkami. Ogólnie spoko ten spacer po Zagrzebiu na razie.
Czy to miasto w żaden sposób nas nie powaliło? Też może odbiór jego jest troszkę inny przez to, że jest to pierwsze miasto od dawien dawna, gdzie mamy pogodę taką, nazwijmy to, chłodniejszą, która wymaga od nas ubrania dłuższych ubrań. Jest lekko deszczowo. Deszcz na betonie, deszcz na betonie. Można się tak poczuć, wiecie, troszkę jak na jakimś city breaku jesienią albo wiosną. Nie zmienia to faktu, że jest tutaj po prostu ładnie. W sensie to wszystko jest raczej w miarę zadbane. Te budynki co prawda może nie powalają jakąś architekturą, formą, przekazem, ale jakoś tak to nie wiem, nie razi w oczy, pasuje do siebie. Tam gdzie ma być zadbanie, to jest zadbanie. Tam gdzie ma być jakoś ładnie i to pilnowane, to jest. To ogólnie takie w porządku miasto. To centrum Zagrzebia Stare sprawia wrażenie takiej mieścinki wręcz. I zresztą ta okolica też. Tutaj idąc przez prawie 40, albo prawie godzinę od naszego noclegu, właściwie nie widzieliśmy takich znaków wskazujących, że... Tak. Znaków wskazujących, że jesteśmy w stolicy. Na przykład tutaj nie ma czegoś takiego, co było w Oradei, która stolicą nie była, gdzie wchodzisz, masz, wiesz, wielki plac, jakieś takie przestrzenie reprezentacyjne, budynki. To wszystko jest takie raczej, wiecie, 3-4 pięterka. Jest kilka bloków, ale no to takich mało właśnie wyglądająco, nazwijmy to, stolicowych. Jest też mało turystów jak na miasto jednak, które jest największym miastem Chorwacji. Jest stolicą, jest dużym lotniskiem i jednak jest sierpień. No i co jest też istotne, tutaj mieszka w samym Zagrzebiu 700 tysięcy ludzi ponad, w aglomeracji 1 200 000, a cała Chorwacja liczy około 4 milionów ludzi. To jest 25% Chorwacji tu mieszka, w tym mieście. Więc wiecie, jakby spodziewaliśmy się czegoś innego, ale nie mówię, że to jest źle, bo szczerze mówiąc, przez to właśnie ten Zagrzeb ma taki odbiór małego miasteczka. Ja się tutaj na przykład czuję bardzo dobrze. Mało miasteczkowa twarz. W sensie mieszkamy sobie na jakimś małym osiedlu jednorodzinnym z domkami i z ogródkiem. Idziemy sobie przez miasto, jest tak spokojnie. O mało miasteczkowości Zagrzebia świadczy to, że tutaj kończy się główny deptak Starego Miasta. A tutaj już jest winnica. Przy tej winnicy jest też taki ciekawy projekt miejski. Tak to wygląda. Że są tutaj porobione mieszkanka dla takich miejskich kotów. Tu jeszcze krótka informacja na temat tego, żeby tych kotów nie dokarmiać. One dokarmiane są przez wolontariuszy z miasta. I informacja jest na temat tego, żeby właśnie ludzie nie zostawiali jedzenia w ciągu dnia, które przy wysokich temperaturach może się po prostu popsuć. Te koty mogą się wtedy nimi pozatruwać. Także jak ktoś chce wesprzeć, to tam jest nazwa Miceki z centra w Zagrzebiu na Facebooku. I ewentualne wsparcie napisali, że przyjmują bardzo chętnie. Otóż właśnie wróciłam z zakupów w Zagrzebiu. Zastanowicie się, co tutaj jest takiego wartego zakupu. Otóż kupiłam 3 pocztówki. Takie o. Rysunkowe, ponieważ ze zdjęciami z jakiegoś powodu były same brzydkie. Nie wiem, czy to coś znaczy o mieście. Chyba nie, mimo wszystko jest całkiem ładnie. To jest 2 pocztówka i 3. 2 z nich pójdą do naszych zwycięzców quizowych. Pana Barda Wojownika Poety oraz naszego kolegi Mitodia. A 1 pójdzie do Diany w Klusz, bo jej obiecaliśmy karteczkę. A jeśli nie wiecie, o co chodzi z pocztówkami, to zapraszamy na naszego Instagrama Ruchome Piaski, gdzie Asia na bieżąco prowadzi relacje z tego, gdzie jesteśmy, co robimy i co się dzieje. I gdzie też odbywa się konkurs pod tytułem Dokąd zmierzamy? Czyli po prostu wrzucamy podpowiedzi na temat kolejnego miasta, w którym się będziemy znajdowali, albo inaczej, w którym planujemy się znajdować, jeśli nic nam nie pokrzyżuje planów. I pierwsza osoba, która zgadnie takie miejsce, wygrywa od nas pocztówkę oraz przedpremierowe zdjęcie napotkanego psa. Przy głównym placu w mieście, w oczekiwaniu na tramwaj, można sobie zagrać z komputerem w kółko i krzyżyk. Macie remis. Chciałam, no. Ale już mamy sposób na to, jak wygrać, kiedy zaczynamy. Wygramy. A. Ha, wygraliśmy. Ten głupi? Głupi ten komputer, no trochę tak. Daje wygrać. Mogło tak być. Tu taki główny plac zaleciało troszkę bardziej stolicą. Chociaż dalej jakoś ten Zagrzeb mam takie wrażenie. Mało miasteczkowości. Mało miasteczkowa głowa. Myślę, że to pierwsze wrażenie
raczej nie zostanie szybko zmyte i myślę, że to miasto będę oceniał pozytywnie już niezależnie od tego pewnie, co zobaczymy w kolejnych dniach. Jednak jest coś takiego, że pierwsze wrażenie wpływa później na tą twoją ostateczną ocenę miasta i na przykład jak na początku, w sumie tylko miasta, wielu innych rzeczy również, i jak na początku coś ci się spodoba, to jest bardzo duża szansa, że później nawet jak konkretne miejsca będą średnie, to w głowie jednak pozostanie ci to takie pierwsze właśnie przyjemne odczucie związane z tym, że gdzieś sobie poszedłeś i było po prostu miło. Tu jest makieta współczesnego Zagrzebia i mogę wam pościemniać trochę, że wiem coś o jego historii, ale nie wiem, jak chcecie, to teraz proponuję zrobić sobie stop klatkę i przeczytać. A ja mogę wam tylko pokazać, gdzie mniej więcej się dzisiaj poruszaliśmy. No, poruszaliśmy się w obszarze tej części miasta. Przyszliśmy sobie w ogóle z tamtej strony. To mniej więcej całe przyszliśmy. A tu pewnie wybierzemy się jutro w tamtą stronę. Myślę, że również. I może nam się zmieni opinia o tym, że ten Zagrzeb to jest małe miasteczko. Może wcale nie jest. Przyszliśmy sobie na wieczór na leśniorki. Asia ma pancake'i, ja mam takiego bardziej klasycznego. Wcinamy. Siemka, witajcie ponownie ze słonecznej Chorwacji. Znaczy, tak naprawdę to wcale nie, bo Zagrzeb akurat dla nas wybitnie słoneczny nie jest, ale udało mi się trochę doczytać o samym mieście, więc mogę wam też chwilę o nim opowiedzieć. Kurczę, Felek, właśnie chyba sobie uświadomiłem, że uwaliłem sobie kawałek kija, na którym trzymam teraz kamerę i część kamery. Chyba tym naleśnikiem, którego widzieliście na poprzednim nagraniu, bo tak to mniej więcej pachnie jak czekoladowy właśnie taki sos. Dobra, wracając do Zagrzebia. To miasto kiedyś składało się jakby z dwóch takich walczących ze sobą osad, Kaptol i Gradec. Pomiędzy nimi był most i rzeka. Rzeki nie ma, rzekę przeniesiono. Pomiędzy nimi... Panie dyrektorze, tak? Tu jest jezioro. A, to nie, to nie, nie. A nie, dobrze, to jezioro damy... tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni. Nimi tam, gdzie była kiedyś rzeka, jest teraz taka dzielnica imprezowo-barowa. Kaptol to jest to miejsce, które widzieliście wcześniej, tam gdzie jest katedra i zabudowania. Gradec, drugie miejsce, do którego właśnie idziemy, położone nieco wyżej, tak zwane górne miasto. Tu jest taki widoczek na drugą część właśnie miasta. Sprawdzam. Przeszliśmy się jeszcze po starym Gradcu, w międzyczasie wstawię wam Gradcu albo Gradecu, w międzyczasie wstawię wam zdjęcia, tam widzieliśmy kościół z najpiękniejszym dachem, ale kamera mi się tak kleiła, że po prostu nie byłem w stanie nic nagrywać. Wyobraźcie sobie, że po prostu wasza ręka się przykleja do wszystkiego, co dotkniecie, więc musieliśmy przyjść do knajpy, znaczy i tak planowaliśmy do niej przyjść, żeby po prostu sobie coś zjeść, a przy okazji umyłem też ręce i kamerę, także jest spoko. A siedzimy sobie w miejscu, które nazywa się La Strucl. La Strucl. Bardzo przyjazne ceny. Pokażę je zresztą zaraz na menu. Według nas są spoko. I jak nazwa wskazuje, robią tutaj sztruk. Nic więcej. Czyli takie tradycyjne, chorwackie, zapiekane bądź gotowane jedzenie. Czy jest smaczne, to zaraz wam opowiemy. No a na razie mamy kawusie, bo na wieczór planujemy mecz. Więc trzeba mieć siły. Dostaliśmy nasze sztrukle. Asia z jagodami, tak? Z porówkami. Ja z dyniowym pesto. Z kwiercie jeszcze. Pysznie to wygląda, także zajadamy. Tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy zbierać się do końca vlogu z Zagrzebia, ale spędziliśmy tu jeszcze 2 dni i trafiliśmy przez przypadek w miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić, będąc w tym mieście. Prowadzi je pewien pasjonata lub jakbyśmy powiedzieli współcześnie freak, naukowiec, i jest to miejsce, które brzmi niepozornie. Jest to Muzeum Grzybów. To, że w Chorwacji można znaleźć wiele różnych grzybów, w szczególności trufle. To pewnie każdy z was wie, ale to, że tutaj działa jedno z bardziej prężnie działających na świecie stowarzyszeń mykologicznych, to może już nie jest takie oczywiste. I szczerze mówiąc, nawet jeśli nie wiecie o grzybach nic, albo wydaje wam się, że totalnie was one nie interesują, polecam ten punkt na mapie Zagrzebia odwiedzić, gdybyście byli kiedykolwiek. Serio. Na mnie zrobiło to wielkie wrażenie. Asia jeszcze robi zdjęcia naszych deserków. Malinowe, jagodowe. Tu jeszcze bilet z wczorajszego meczu. No, a my tak naprawdę kończymy naszą przygodę z Zagrzebiem. Jedziemy w weekend na wybrzeże. I co o tym mieście można powiedzieć tak na koniec? Tak, w mojej opinii to jest miejsce, w którym by się dobrze mieszkało. Mam wrażenie, że to miasto jest skrojone właśnie też pod mieszkańców. Nie ma tu zbyt wielu turystów. Są miejsca, gdzie można wyjść.
są miejsca, gdzie toczy się tego życia trochę więcej, ale też tak, wiecie, bez przesady. Natomiast to nie jest za duże i mam wrażenie, że ja bym się w nim dobrze odnalazł. Asia uważa, że niekoniecznie, że jest tu trochę nudno, ale tak generalnie Zagrzeb trochę, ja mam wrażenie, że trochę tak jak Klusz. Czy my tutaj przyjechaliśmy dużo później, więc też nasz odbiór tego Zagrzebia jest inny, ale mam wrażenie, że właśnie to jest miasto właśnie bardziej dla mieszkańców. Miasto, w którym dobrze się mieszka, a niekoniecznie dobrze się je zwiedza, bo ze samego zwiedzania tutaj nie ma jakichś super punktów i atrakcji. No i z taką myślą Was zostawiam. Żegnam się z Wami z Zagrzebia i do zobaczenia.